Następny. No śmiało, śmiało pokorowy, śmiało. Co wy się tak garbicie, pomrody? Wielbłąda żeście po drodze spotkali? Nazwisko? Kotek. Jak? Kotek Piotr. Kotek? Ale głupio. Nawet się nie umiecie porządnie nazywać. No dobrze, chociaż że nie Dziobak albo ten Tasiemiec na przykład, no. Ale mi się podoba kotek. My tu w wojsku, kotek, zrobimy z was tygrysa. Ale ja wolę być kotkiem. No przestańcie mi tu pieprzyć, no. A tak a propos, macie dziewczynę? Nie mam. I w ogóle się kotek nie dziwię. Ale dobrze, od dziś waszą dziewczyną będzie karabin, bo broń jest jak dziewczyna. Też trzeba uważać, żeby nie zaszła. Rdzą! Taki żart żołnierski. Jeszcze nie raz spotkacie się tutaj z wojskowym humorem. Właśnie słyszę. Ale ja nie mogę iść do wojska. Jak to nie możecie iść do wojska? To każdy może iść do wojska. Ale ja nie mogę. Mam tu papiery od wujka, od lekarza, że jestem chory. Głupi to nie znaczy od razu, że chory. Co my tu mamy, kotek? Rozpoznanie u kotka? Co, wrzody? Co to do cholery jest? No, który nie przyjdzie do wojska, to ma wrzody. No. Nawet kotek. No. Co wy wszyscy żrecie w tym cywilu? Pewnie jakieś pizzy albo inne pizdryki. Co my tu jeszcze mamy? Brak palca. Co wy, kotek, głupka ze mnie robicie? Widziałem, że macie wszystkie palce przecież, no. Ale u nogi nie mam. No ale co to za problem nie mieć palca u nogi? No? Niech pan tam czyta dalej. Wniosek. Brak palca u nogi całkowicie uniemożliwia poborowemu strzelanie. To co, wy kotek nogą strzelacie? Nie, ale chodzi o to, że jak nie mam jednego palca u nogi, to się chwieje jak stoję. I mogę wtedy trafić na szczół albo co innego naszego. Nie wiem, co my tam jeszcze w ogóle mamy oprócz tego czołgu. W czołg to wy sobie, kotek, możecie trafiać dowoli. Ale jak trafię w lufę i akurat wpadnę do środka? No ale jak wcelujecie w lufę, jak wy się chwiejecie? No, tak się akurat chwieję, że trafię. Dobra, będziecie strzelać należąco. Co tu jeszcze mamy? Okresowy zanik płuc? Szóstki prostaty? Dobra, kotek, te papiery są lewe. Co? Te papiery są lewe. Co? Lubicie? Co? Lubicie góry? Nie! A może? Może, może, a może by. No to macie tu bilecik. Macie bilecik. Co? Ustrzyki górne? Przecież mówiłem, że wolę morze. A ja, kotek, wasze wolę, to wiecie co? Ignoruję. Wojsko nie ma, że ja wolę. I słuchajcie, jest jeszcze taka sprawa. W Ustrzykach może i nie ma morza, ale za to jest fala. I ta fala tak kotom dobie, ignoruje, że nie wiem. W nocy wam nie da spać. No, ale ja widzę po koszulce, że wy lubicie wojska rakietowe. No to powinniście się cieszyć. Do widzenia.
Dzień dobry. Nie przechodziła tędy niebieska krówka? Z czerwonym rikiem? O, panie! Ześlij na nich, aby ich odkupić z grzechu pioruny i błyskawice grzmiące. Pioruny i błyskawice grzmiące, mówicie, tak? No to się bardzo dobrze składa. Macie tu bilecik ORP Gromu. Jutro zameldujecie się na Helu. Tam dopiero zemną z was, wariaty. Na Helu! Do widzenia. Następny. Czołem, kapitanie! Proszę mnie wysłać natychmiast na front. Na jaki front? Przecież nie ma wojny. Jak to? Nie ma wojny żadnej? No już nawet z Niemcami? To do wojska. No jak wy chcecie iść do wojska, jak wy ręki nie macie? Nie, mam. Ale drugiej nie macie. A drugą też mam. Ale tej nie macie. A, ta, o te się rozchodzi. No, tej akurat nie mam. Granat robiłem, jak pierwszo pół bloku poleciało. No to jak wy chcecie iść do wojska bez ręki? Na nogach. Uprawiacie jakiś sport w ogóle? Baseball, ale aktualnie nie, bo mi się kij złamał na dyskotece. Słuchajcie, Poborowy, nie chcę was tu więcej widzieć. Nie chcę was tu więcej widzieć. Nie no, generale, jakoś się dogadamy, jak Polak z Polakiem. Nie chcę was tu więcej widzieć. Nie. Co? Łapówka? Nie, nigdy go nie, łapówka w żadnym wypadku. No chyba, że upominę. No. Chyba, że upominę. Słuchajcie, pójdziecie oczywiście do wojska, bo te argumenty były przekonywujące. Tylko mam do was jedną taką prośbę. Jakbyście mogli nie rozpowiadać nikomu. Nie no, dziecko. Że nie macie ręki. Mógłbym mieć potem jakieś niepotrzebne nieprzyjemności. No, ale tak w ogóle to się bardzo cieszę, że jesteście tutaj z nami. Nawet bez ręki. Co to za chłop, co w wojsku nie był. Prawda? Ojczyzna będzie z was dumna. Bóg z wami. Ale tak, pieprznąć z armaty, to będzie dopiero chłop.